witam wszystkich bardzo serdecznie i chcę to uczynić z radością i uśmiechem, dlatego że słowa Pisma Świętego, które dziś nam towarzyszą, mówią właśnie o radości. Pięknie się składa, bo również w dniu wczorajszym słowa wskazywały na radość płynącą z Bożej obecności. I tak jest również dziś. Dziś otrzymujemy dwa fragmenty z Pisma Świętego, jak zawsze. Pierwszy pochodzi z psalmu 5 i 12 wiersza. Ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. I drugi fragment, zapisany w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 13 i 52 wierszu. Uczniowie byli pełni radości i Ducha Świętego. Na początek może nawiążę do fragmentu z psalmu mówiącego o radości z imienia Pana i z radości z Bożej obecności w naszym życiu. Jeżeli słyszymy, że mamy radować się czyimś imieniem, czy chodzi tylko o to, że mamy jakieś ulubione imię? Czy w tym przypadku chodzi o to, że na przykład imię Jezus jest naszym ulubionym imieniem? Czy chodzi o to, że w ogóle słowo Bóg jest słowem, które wzbudza w nas radość? Chodzi przede wszystkim o Bożą bliskość. Jeżeli imię identyfikujemy z osobą, to jak najbardziej, wypowiadając imię Boże, możemy cieszyć się z tego, że jesteśmy blisko Boga. To właśnie od Boga otrzymujemy dar życia. Cieszymy się życiem, cieszymy się zdrowiem, bliskością naszych ukochanych osób, naszych przyjaciół, tym, że możemy wykonywać jakieś czynności. Jest wiele powodów do radości. Pięknie, jeżeli w swoim życiu potrafimy doświadczać obecności Bożej i Bożego błogosławieństwa, łaski, przebaczenia. To wszystko prowadzi nas też na równą drogę, po której prowadzi nas Bóg i dodaje nam energii i radości potrzebnej do przeżycia każdego dnia. To jest bardzo, bardzo ważne w każdym dniu w życiu każdego człowieka. Mimo tego, że różnie radość potrafimy wyrażać i różnie się ona objawia. Ona też objawiała się w niezwykły sposób w życiu apostołów. Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich mówi o służbie dwóch apostołów, Pawła i Barnaby, którzy wędrując i zwiastując Słowo Boże w różnych miastach, tym razem przebywali akurat w Antiochii Pizydyjskiej, głosili Słowo Pańskie, przyjmowane z radością przez wielu ludzi do pewnego momentu, bo w którymś momencie przyszedł kryzys i grupa osób, której nie podobało się to, że zwiastowana jest Ewangelia o zmartwychwstałym Panu właśnie w ich mieście, w synagogach i w różnych innych miejscach, postanowili przepędzić apostołów z tego miasta. A mimo tego czytamy, że apostołowie byli pełni radości i Ducha Świętego. Zwykle radość budzi się w nas wtedy, kiedy odniesiemy jakiś sukces, kiedy coś dobrze się powiedzie, kiedy odbyliśmy miłe spotkanie, kiedy coś miłego nas spotkało. Ale czy można cieszyć się niepowodzeniem? Zwłaszcza jeżeli doszło krótko przed tym może do kłótni, do jakiejś trudnej wymiany zdań, może otrzymaliśmy jakąś przykrą wiadomość. Na co dzień nie jest to takie proste. A jednak świadectwa Pisma Świętego mówią o tym, że apostołowie byli pełni radości. Dlatego, że mieli to przekonanie, że to, co robią, dzieje się z Bożej woli, z Bożego ustanowienia. Mieli też świadomość nie tylko tej porażki ostatniej, ale wszystkiego dobrego, co dotychczas udało się zrobić. I warto, abyśmy też w swoim życiu pamiętali również o dobrych chwilach, o sukcesach, o tym, co nam się powiodło, żebyśmy mieli świadomość tego, że Bóg nam błogosławi, nawet jeśli czasami trzeba przejść przez trudne momenty życia. Z całego serca życzę, żeby tej radości nie zabrakło w dzisiejszym dniu. Niech Pan pobłogosławi cały ten dzień. Dobrego dnia z Bogiem.